Na samej drodze, tak jak wspomniałeś wcześniej, była sauna i sarna i zając. Jesteś pierwszy raz na torze, czy drugi? Myślę, że... Czekaj, może powtórzę pytanie? To się wytnie. Może powtórzyć? Nie? Mugello, Jerez, Laguna Seca, Suzuka, Most, Silverstone, Słowakia Ring. Każdy swoje miejsce ma, a my mamy nasz Poznań kochany, na którym pomiar głośności jest wymagany. To uszczypliwość. Majzel, Mariano, Inturide TV. Gdy opadną emocje po zakończonym sezonie, zaczyna się odliczanie do nowego. To tak mniej więcej dzień po finale. Czeka się na kalendarz imprez, a później na pierwszą rundę. I oto jest pierwsza runda sezonu. Czas rotacji, oczekiwań, nadziei. Organizatorem tejże jest Automobil Klub Wielkopolski. Ten zażywny staruszek obchodzi stulecie swego istnienia i propagowania sportu motocyklowego. Dlatego nasza relacja będzie dotyczyła nie tylko samej rywalizacji motocyklistów, ale i tego, co trzeba zrobić, żeby ta rywalizacja przebiegła sprawnie. No i wchodzimy oczywiście do Ulu, a Ul jest mocno zajęty. Usłyszałem informację od was, że jest 90 osób, tak? Tak. Obsługa tych 90 osób, no to jest wyzwanie chyba. No jest pewnego rodzaju wyzwanie, ale nie jest to tak, że nie jest to do przejścia. Rozumiem, że robicie to z przyjemnością, no bo jak inaczej? No jak inaczej? Generalnie staramy się, żeby przebiegało to gładko. Bez komplikacji większych. Tam jest wejście, czy... Dzień dobry. Pierwszy był mój dziadek, następnie był mój tata, który siedzi obok i on już tu jest praktycznie od samego otwarcia toru, od małego. A ja jestem trzecim pokoleniem, który już z pomiarem czasu zajmuje się mniej więcej od 2015 roku. Wiemy, kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto jest trzeci, jakie kto kręci czasy. Historia, która zapadła ci mocno głęboko w pamięci. No na pewno przyjazd Roberta Kubicy w 2010 roku, razem jeszcze jak jeździł w zespole Renault, no to ponad 100 tysięcy osób, tutaj impreza masowa. Z roku na rok rozwijamy się coraz bardziej, cały czas idziemy w kierunku bezpieczeństwa, żeby dorównać temu poziomowi europejskiemu, który jest na innych torach. Od zeszłego roku mamy założony pełny system paneli świetlnych na wszystkich stanowiskach, gdzie są wyświetlane flagi. Mamy też specjalny, również dedykowany do tych paneli system GPS, czyli mierzenia każdego zawodnika z GPS-a, że tak powiem, w specjalnym programie. Jesteśmy w fazie testów śledzenia między kamerami, bo mamy też system kamer, 69 kamer na całym torze połączony w jednym pomieszczeniu i teraz z racji współpracy z firmą MyLabs, która oczywiście zajmuje się również pomiarem czasu, jak i tym systemem paneli świetlnych i systemem GPS. I teraz za każdym razem, kiedy mamy jakiegoś zawodnika sobie wybierzemy, który jedzie z GPS-em, to automatycznie kamera, która wykrywa i która jest w strefie, wykrywa go i, że tak powiem, go śledzi po każdej kamerze po kolei. Wielkie dzięki. Drugie pokolenie. Czy nie, no tak, drugie, bo to trzecie, drugie pokolenie. Pytanie rzeczywiście, gdybyśmy chcieli zmierzyć rozwój tego obiektu,
rozwój zasobów ludzkich, kompetencji w porównaniu z czasem, kiedy byliśmy w innym systemie, chodzi o komunizm. To były inne realia. Jaka jest różnica? Jakie jest teraz to przyspieszenie? No to jest przepaść. To jest między polskim Fiatem, a nie wiem, no teraz może Teslą albo coś w tym rodzaju. To nie ma w ogóle tego porównania. I cała infrastruktura toru nabiera rumieńców i dążymy do Europy, jak również sprzęt, który przyjeżdża się tutaj ścigać. To jest w ogóle przepaść taka, że no nie da się tego opisać. A określenie rzeczywiście tego przyspieszenia rakietowego, to jakby hamulcowym i przyspieszaczem to był czas komuny. Chodzi mi generalnie o przepisy, chodzi mi o ustawy, czy zasoby ludzkie, które gdzieś na którymś poziomie były też hamulcowymi, czy też, nie wiem, no logistyczne, czy też mechaniczne? Nie, ja myślę, że cały czas borykamy się ciągle i wyłącznie, że tak powiem, no z samym obiektem, tak? Nie będę się tutaj rozwijał, bo to nie jest Jasne. Temat, ale borykamy się z obiektem i myślę, że jakby to jest głównym hamulcowym, a przyspieszaczem, no przyspieszacz, wiadomo, no przychodzi młoda krew, nowe pomysły, nowe możliwości i to tak naprawdę napędza Tor Poznań. Wieży kontrolnej wracamy do znanego wszystkim świata, ale jesteśmy tu tylko przejazdem. Kolejne miejsce, o którym wszyscy wiedzą, ale nieliczni odwiedzili, to centrum kierowania wyścigiem, czyli Race Control. I tutaj głos legenda, głos, który relacjonuje zawody, relacjonuje to, co dzieje się w miejscach, gdzie nie ma publiczności. I jeszcze nie koniec tego wyścigu, zaledwie proszę Państwa 4, jeszcze 6, do przejazdu. Bogdan Wolny, głos toru, komentator toru. Jak byś określił w kilku zdaniach Tor Poznań, biorąc historię tego toru od samego początku? Powiem tak, wiele torów uważanych jest za legendy. Tory europejskie są to tory, które goszczą GP, Formułę 1 i tak dalej, ale Tor Poznań nie ma się naprawdę czego wstydzić. Powstanie Toru Poznań to jest taka historia, to jest tak interesujący temat, powiedziałbym nawet z lekka sensacyjny, bo trzeba było oszukać ówczesne władze PRL-owskie i tutaj pod szyldem tarpana, jak ja się cieszę, że był tarpan. Nie wiem, czy to był bardzo dobry samochód, czy dobry, czy super samochód, nie wiem, ale tarpan był i wszyscy powiedzieli, pod tym szyldem tego tarpana, to dlatego tarpana, samochód oczywiście, który trzeba przetestować, musimy zbudować tor. Ale wszyscy od początku wiedzieli, my kochamy wyścigi tutaj w Poznaniu. Chcemy to zrobić dla ludzi, dla Polski, dla Europy. No teraz tutaj przyjeżdżają właśnie tego rodzaju zawodnicy z wszystkich zakątków Europy i proszę sobie wyobrazić, że dali się na to nabrać. Jeżeli chodzi o PRL, ówczesne władze, te władze socjalistyczne czy komunistyczne i to się udało, otwarcie toru 1978, 1 grudnia. Wszyscy byli zadowoleni, zaklepany temat i to była taka wielka tajemnica wszystkich sporów, tych działaczy. Tutaj z Poznania się zebrało. To była taka wielka tajemnica, która się po prostu udała. Żaden tor nie ma takiej historii powstania, bo to jest niezwykle interesujące, ale o tym będzie można przeczytać w publikacjach z uwagi na to, że urodziny tego toru to jest rok 1923, także proszę Państwa, 100 lat dla wszystkich działaczy, którzy przez ten okres czasu stali za sterami tego toru. To jest legenda. 100 lat. Może niektórzy zawodnicy, ja mogę podać nazwiska, ale nie będę mówił, ale są tacy sędziowie z tego toru, którzy sędziują na Formule 1. Na moje pytanie, który jest najładniejszy tor w Europie według Ciebie, jeżeli oni już byli w Stanach na Formule 1 albo zawodniczki wyścigów samochodowych, twierdzą, że Tor Poznań. Ja mówię, no miło, ale jesteś bardzo grzeczny, kulturalny, robisz to tak, dlatego że ja się cieszył. Nie, tu jest tyle zieleni, gdzie nie ma na żadnym innym torze. Tutaj ten tor jest tak jakby w parku. Dokładnie, przerwę ci, ale zieleń, asfalt, infrastruktura, budynki, te wszystkie materialne rzeczy nie mają żadnego znaczenia bez zasobów ludzkich, bez ludzi, którzy mają pasję, a myślę, że historia Toru Poznań to twoja persona. Poczekaj chwilę. Niektórzy nawet mówią, żebyś zdradził
adres swojego dealera, że jesteś tak pozytywnie zakręcony. Powiedz, skąd ta energia? Odpowiedz wszystkim. To, co tutaj się dzieje na torze, to jest wielkie wyzwanie. To nie jest to, że przyjadą tydzień, miesiąc wcześniej. Oni całe pół roku, cały rok, całe dwa lata przygotowują się do tego, żeby siąść na motocykl, w tym przypadku siąść za stery samochodu, na kartingu, supermoto. Przyjadą teraz ciężarówki na te 100 lat, to będzie piękny wyścig. To oni, to właśnie oni. Pytasz, skąd energia? Od nich. Patrzę na ich oczy, jak patrzę na ich koncentrację, to serce się cieszy, oko raduje i mówię, nie, ja to muszę pięknie okrasić słowami. I teraz, jeżeli chodzi o to, co tutaj robię, to powiem tak. Jeszcze nie wymyśliłem, a myślę już tutaj prawie od 20 lat. Jakie to ładne zdanie powiedzieć o nich, co oni tutaj wykonują i dokonują. Powiem tak, nie umiem dobrać słów. To, co się dzieje na torze i to mi daje ogromną energię. Powiem krótko, że są to fantastyczni ludzie, bo te wyzwanie, które oni tu pokonują na torze, nie jest wcale proste. To nie wystarczy siąść na motocykl czy do samochodu. Tu trzeba się zmierzyć z przeciwnikiem. Tu trzeba pokonać okrążenie 4083. Tu trzeba doskonale znać, jak pojechać Babę Jagę. Oto wielka tajemnica. Tajemnica mianowicie taka, że w mojej ocenie przed chwilą rozmawiałem i wysłyszałem wszystkie słowa wielkiego coacha. To, że gloryfikuje wszystkich ludzi, którzy pracują na tym torze, którzy się ścigają, zawodników, ich zaangażowanie, bo to nie jest tylko, kiedy startują na miejscu start meta i rozpoczyna się wyścig, to jest wielkie przygotowanie, które trwa miesiącami, o których mówiłeś. Ale jeśli chodzi o twoją pasję, o twoją energię, o twoją siłę, to ludzie... Czyli czerpiesz od nich w pozytywnym tego słowa znaczeniu wielką siłę i energię. Zachęcam wszystkich was, aby napałać się tą energią, przyjechać na Tor Poznań, poznać wielkiego człowieka, który jest dla mnie coachem, bo sami słyszeliście przed chwilą, jakie słowa padły o wszystkich osobach, które są na torze, które dzielą się pasją, którą zarażają się nawzajem. Wielkie dzięki, jeszcze wrócimy do ciebie. To ja właśnie chciałem to powiedzieć. Ja przez 6-7 minut mówiłem o tym, a ty to pięknie ująłeś w 40 sekundach. I jesteś dla mnie geniuszem i moim wzorem. Przychodzi czas, że trzeba uzupełnić poziom energii. Restauracja na torze i ci, którzy dbają, żeby było smacznie, zdrowo i energetycznie. Ja już na torze Poznań jestem 30 lat. A to właśnie miałem zadać to pytanie. Słuchajcie, 30 lat, zwróć uwagę jak odpowiedzialność, bo nie wiem, czy wszyscy widzowie, czy ty też wiesz, ale jest taka przebitka generalnie z wyścigów, z toru, kiedy Rosji w pewnym momencie zatrzymuje się, zjeżdża na pobocze i biegnie do Toytoya. I to nawiązuje do tego, jaka ciąży na was odpowiedzialność, po to, żeby się nie wydarzyło tutaj mnóstwo imprez, ale ściganie się i takiej rangi jak teraz mistrzostwa, to duża odpowiedzialność, że jednak jakość produktów musi być super. No jeszcze nikt nie narzekał, nikomu nic nie stało, wszyscy żyją, zadowoleni. Myślę, że jest dobrze, nie? Jest okej. Okay. Ryby, śniadania do 11, jajecznicę zjesz, kanapki są prawie przez cały dzień. No jest, rozwijamy się, menu nowe wchodzi, raz po raz zmieniamy, żeby nie było takiej monotonii. Monitory to jest Automobil Club. Taki pomysł, można usiąść, wypić, zjeść, no i oglądać wyścig. Co powoduje najbardziej, że BMW Cup jest co roku, a wiadomo, że finansjera i logistyka to jest insza inszość. Wiesz, po pierwsze to jest to, że jestem dealerem BMW i z tego powodu inwestuję w rozwój marki BMW. To po pierwsze. Po drugie, cieszę się bardzo, że udało nam się znaleźć talenty. Wiesz, ten Cup pokazuje, że jest dla starszych, i dla młodszych, i tak naprawdę dla najmłodszych, którzy mogą się tutaj wykazać i tak dalej. Zachęcać młodych po to, żebyśmy może znaleźli w końcu na rybek w Polsce, który będzie mógł jechać w Mistrzostwach Świata, w superbajkach, może dalej. Więc dlatego mamy nadzieję, że nasz nowy talent, Milan Pawelec, którego tutaj dzisiaj mamy w Cupie, pokaże właśnie ten pierwszy krok i przez ten sezon doprowadzimy do tego, że w przyszłym roku będziemy mogli startować gdzieś wyżej.
Czyli można powiedzieć kopalnia diamentu, jeden diament wydobyłeś, nie tylko jeden, ale ten jakby najbardziej błyszczący. Oszlifowałeś to, twoje zaangażowanie, pasja, ale fundament, jeśli chodzi o twoją praktykę. Wiesz co, no praktykę mamy dużo, natomiast tak powiedziałeś, no tutaj to się nie zapina finansowo, więc tak naprawdę no profit tutaj robimy i to wszystko dla tych zawodników, bo my na tym nie zarabiamy nic, organizujemy po kosztach zawody po to, żeby była możliwość wystartowania, to robimy to tylko i wyłącznie na tych zawodników, po to, żeby oni się mogli ścigać, bawić się. Natomiast staramy się te motocykle jak najbardziej seryjne wypuszczać, tylko i wyłącznie dlatego, żeby te motocykle mogły ze sobą konkurować, ale żeby nie było to dużo budżetowo, bo ten budżet to ich zniszczy, a tak to się mogą bawić, widzimy co jest grane. Tak samo byśmy chcieli organizować jakiś kap samochodowy, bo też próbowaliśmy i tak samo Wojtek Smarawiński też kiedyś podchodzili, żeby tutaj robić kap jedynki, nie udało się. Później był kierunek, żeby miniakowy kap zrobić. Może w przyszłości nam się uda coś zorganizować, albo mini kap, albo dwójkę kap, zobaczymy. W tej chwili skoncentrowany jestem na nowych motocyklach, ale nie mówię koniec. Słuchaj, podsumowanie, jesteśmy z jednego rocznika, ty jesteś 7-1, ja jestem 7-1. Natomiast ważny element jest taki, że pojawia się w głowie w tym wieku, żeby coś zostawić po sobie, żeby zostało, żeby był ślad, nie tylko materialny. I ja myślę, że to zrobiłeś. Wielkie dzięki, Rek. Właśnie ten ślad to właśnie są dwaj młodzi pawelce, Oleg i Milan. I mam nadzieję, że właśnie to jest ten moment, w którym właśnie mogę powoli przekazywać pałeczkę i dalej prowadzić motosport. Wielkie dzięki, Rek. Wszystkiego dobrego. Tor Poznań w ostatnich latach mocno się rozwija moim zdaniem. Widać, że cały czas coś się zmienia. Są boksy, jest dyrekcja wyścigu, której myślę nie powstydziłyby się tory MotoGP. Jest fajny asfalt, bo pamiętamy, że te dwie dekady temu to nie było tak fajnie, ale obecnie to jest naprawdę bardzo dobra nawierzchnia, myślę. Zawodnicy chwalą. Sama nitka toru też jest bardzo ciekawa. No oczywiście brakuje pewnie jakichś zmian poziomów, elewacji, no ale to nie jest Brno. Tutaj nie mamy w Wielkopolsce jakichś gór specjalnych, więc z tym sobie musimy poradzić. Natomiast same zakręty są bardzo fajne, bardzo zróżnicowane, bo są szybkie zakręty, są wolne zakręty, długie, krótkie, takie podwójne, otwierające się, zacieśniające. Dojazd tam pod dębami, taki bardzo techniczny, więc naprawdę pod względem nitki ja ten tor bardzo lubię. Uważam, że jest mega, mega fajny i zawodnicy też zawsze tutaj, myślę, w samych superlatywach pod tym kątem się wypowiadali. Jeśli chodzi o obsługę, to tutaj zawsze fajnie młodych, dużo ludzi. Widzimy ich zresztą tam za nami w wieży sędziowskiej. Pod tym względem jest fajnie, profesjonalnie, myślę, nowocześnie. Często widzimy też, że ci ludzie gdzieś jeżdżą na inne zawody. No Maciek Podemski, który jest dyrektorem zawodów. Nie tylko przecież z Wójcik Racing Teamem jeździ na Mistrzostwa Świata EWC, ale też jest bardzo często wirażowym na zawodach Formuły 1, no więc już wyżej się tego doświadczenia zbierać nie da. I wiele osób tutaj też w tych pomarańczowych kamizelkach, które widzimy, to są ludzie, którzy się po prostu tym interesują, którzy to kochają, którzy jeżdżą na te wszystkie tory nie tyle, żeby zarabiać na tym jakoś specjalnie, tylko po prostu, żeby fajnie, tak jak my, spędzać czas, robiąc to, co wszyscy lubimy robić. No albo jeździć na motocyklach, albo oglądać, jak jeżdżą inni. I tutaj od tej strony to jest naprawdę rewelacyjnie. Jeśli chodzi o zaplecze, no to myślę, że nie mamy co narzekać. No wiadomo, nie jest to tor MotoGP, ale to nie taki też zamysł jest tego toru, żeby się tutaj zawody MotoGP odbywały, więc jakby nie będziemy się gonić z szejkami z Bliskiego Wschodu i tutaj robić jakiegoś parku rozrywki, lotniska, chociaż akurat jest za płotem i innych cudów wianków, ale na to, co jest potrzebne, to myślę, że jak najbardziej jest okej, jest fajny lifetiming też od kilku sezonów, można sobie śledzić w telefonie, na komputerze, więc nawet jak nie ma kogoś na miejscu, może być na bieżąco. Ja też dzisiaj rano spóźniłem się na kwalifikacje, więc sobie w samochodzie śledziłem, jak to wygląda po drodze, także no brakuje na pewno relacji telewizyjnych z takim dużym rozmachem. Oczywiście to, co wy robicie, jest super i to bardzo fajnie pokazuje kulisy. Dociera na pewno do nowej widowni też, ale fajnie by było, jakby były też te relacje na żywo. To jest do zrobienia, bo takie inicjatywy były, więc miejmy nadzieję, że uda się coś takiego ponownie zrobić i tę naszą dyscyplinę popularyzować. Tym bardziej, że mamy wielu świetnych zawodników, którzy no, mają papiery na to, żeby startować nie tylko tu w Poznaniu, ale też na torach rangi Mistrzostw Świata.
Co byś generalnie doradził? Co byś zrobił? Czy też może jest jakiś promyk nadziei po to, żeby się powstała taka grupa fokusowa, która zajęłaby się promowaniem niezawodowo, w sensie mi chodzi o wynagrodzenie na etacie, tylko bardziej na zasadzie consulting osób, które się na tym znają? Ja myślę, że takich osób nie brakuje i nie brakuje jakichś pomysłów, natomiast to, co by się przydało, to jest po prostu budżet, środki, sponsorzy, partnerzy, którzy sprawiliby, że można byłoby na przykład zainwestować w relacje telewizyjne. Tutaj wspomniany przez ciebie Irek Sikora robi kapitalną robotę, jeśli chodzi o puchar BMW. Widzimy, że tych BM-ek jest cała masa, promocja tego też jest fajna. Gdzieś tam muszę zaznaczyć, że też biorę w niej udział, więc mogę nie być bezstronny, ale no, było takich pucharów już też wcześniej kilka i to zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem, no ale niestety ciężko jest przebić się do tego mainstreamu i tutaj tak naprawdę decydują właśnie budżety, no bo to, żeby tutaj przyjechała, ja nawet nie mówię jakaś wielka telewizja, ale ekipa, która jest w stanie ten cały tor obstawić, nagrać te wyścigi z każdego zakrętu, no to są jakieś koszty, które ktoś musi ponieść. Może niekoniecznie taką potrzebę ma jakby włodarz czy zarządca toru, bo to może nie jest mu niezbędne. Promotorzy by chcieli, ale mogą nie mieć takich środków, więc nie chcę powiedzieć, że to jest błędne koło, ale rzeczywiście przydałoby się troszeczkę tego paliwa w postaci dodatkowego budżetu. To by na pewno bardzo pomogło, ale patrząc na to, jak to wszystko się rozwija krok po kroku, to mam nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie, jak nie w tym roku, to w latach kolejnych. Jedno z ważnych miejsc, czyli zakład jubilerski. Idziemy do salonu jubilerskiego, na które Was serdecznie zapraszam. Chodźcie za mną. Dlaczego mówi się wprost, że zakład jubilerski? Dlatego, że tutaj obrabiamy czarne złoto, które naprawdę bardzo dużo kosztuje. Z kim będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać z człowiekiem, który jest od zawsze związany z czarnym złotem, a mianowicie jubiler Bolo. Witam Was serdecznie. Bolo, co możesz powiedzieć generalnie na temat całego miejsca, jeśli chodzi o Tor Poznań? Jak go w ogóle odbierasz? To jest, jeśli chodzi o skalę miejscówki. No, uważam, że Tor Poznań jest super torem pod względem nitki. Naprawdę, jako zawodnik lubię go bardzo. Natomiast wymaga jeszcze wiele dopieszczenia. Sporo finansów jeszcze trzeba by było tutaj pompować, bo cała infrastruktura, wszystko wkoło, no niestety jest jeszcze na dosyć takim, powiedzmy, niskim, średnim poziomie. Ale oczywiście mówisz to na bazie Twoich doświadczeń, ponieważ można powiedzieć, że sezon zimowy, martwy, spędzasz w Hiszpanii na torach. Tak, spędzam go w Hiszpanii na torach, gdzie jest ciepło, natomiast w Hiszpanii również są tory odpowiadające klasie poznaniowi, także to nie jest tak, że Poznań jest najgorszy na świecie, jest po prostu średni. Natomiast nitka, powiem szczerze, że jest jedną z lepszych, jedną z ciekawszych, porównując do innych torów, z którymi mam doświadczenie gdzieś tam jako zawodnik, na których jeździłem również. Wszystko idzie na dobrą drogę, bo od kilku lat widać jakieś tam zmiany, powiedzmy, na torze. Także nie jest to tak, że się nic nie dzieje, co chwilę coś gdzieś tam, powiedzmy, dokładają. Natomiast no, żyjemy jednak nie tak, powiedzmy, bogatym i rozwiniętym w temacie motorsportu kraju, jak Włochy czy Hiszpania. Więc dlatego po prostu no, potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby to jakoś się rozwinęło. A powiedz mi w kilku słowach, ponieważ no nie wszyscy mają świadomość, jak bardzo istotne jest czarne złoto, jak bardzo istotne jest ciśnienie, stan opon. Wiem, że tutaj też padają hasła, dobra, to obrócę na drugą stronę i tak dalej. Nie wszyscy wiedzą, na czym to polega. Gdzie podzielić trening, gdzie podzielić klasyfikację, gdzie podzielić wyścig. Powiedz coś konkretnie o czarnym złocie. No, to tak naprawdę jest temat rzeka, jeżeli chodzi o opony, także tutaj się nie ma co czarować. Najważniejsze jest to, ile mamy finansów. Jak mamy dobre finanse, no to zmieniamy opony jak najczęściej się da po prostu, no bo to jest nasze bezpieczeństwo. Mamy nową oponę, pojedziemy po prostu na niej szybciej niż na oponie używanej. Więc jeżeli mamy finanse, zmieniamy opony często. Jeżeli nie mamy, no to po prostu kiedyś się da oponę, ewentualnie obracamy lepszą stroną w tym kierunku, gdzie jest więcej zakrętów. To jest sprawa pierwsza. No, natomiast jeżeli chodzi o sprawy wyścigowe, no to wiadomo, w wyścigach musimy mocniej inwestować, czyli na wyścig zawsze zakładamy nową oponę. Na kwalifikacje, jeżeli możemy, również zakładamy nową.
W mniejszych pojemnościach, tak jak jeździłem w 600 i dosyć szanuję opony, ja zakładałem nowy komplet na kwalifikacje. Później na pierwszy wyścig tylną oponę po prostu obracałem, bo ona jeszcze była w idealnym stanie. Jechałem pierwszy wyścig na oponie z kwalifikacji i na drugi wyścig zakładałem oponę znowuż nową. No bo nadążając za innymi, jeżeli chcemy być szybcy, nie możemy później po wyścigu tłumaczyć się, że jechaliśmy wolniej, dlatego że mieliśmy gorszą oponę od naszych przeciwników. Musimy zlikwidować ten podpunkt po prostu gorszej opony, musimy mieć opony konkurencyjne do stawki i w tym momencie możemy jadąc za kimś wiedzieć, że możemy zrobić dokładnie to samo co on, a nie musimy zwalniać czy się ograniczać dlatego, bo mamy gorszą oponę i to, że ktoś jest przed nami szybszy, my nie możemy go dogonić tylko przez oponę. To ten aspekt musimy po prostu zlikwidować. Marzenia dotyczące toru Poznań? No, moim marzeniem byłoby to, żeby nam wyasfaltowali padok i zrobili dobry prąd. I to tak naprawdę są dwie podstawowe rzeczy. Jeżeli to się zmieni, cała reszta można na to przymknąć oko. Zakład jubilerski. Bimoto. Dzięki, wszystkiego dobrego. Skala waszych obowiązków, waszej pracy od 1 do 10? 9. 11 nawet. Powiedzcie mi, każdy widzi safety car, objeżdża, co sprawdza, co się tam dzieje, na co zwracacie uwagę? Przede wszystkim sprawdzamy nitkę, która jest przygotowana przed wyścigami, tak? Są specjalne służby, które nam sprzątają, czyszczą nam ten tor. Musimy mieć przygotowane, żeby nie było żadnych śrub, żadnych nakrętek, także nasz wyjazd jest ostateczny. Jak zawodnicy ustawiają się na pola, mają wyjazdowe, my jedziemy zaraz za nimi. Sprawdzamy, czy nikt nic nie zgubił, czy nie ma nic na torze, bo po tym momencie, kiedy oni stają już na linię startu mety, następuje ostry start i tutaj już nie ma żartów, nie ma wybacz, także musi być tor przygotowany. Oni muszą się czuć bezpiecznie, no i jadą po swoje, nie? Jadą wszystkie pieniądze, jak to się mówi, natomiast pytanie do was, zdarzyło się coś, że wyjechaliście i naprawdę sprawdzona wasza robota, czyli coś było? Zawsze coś się zdarzy. Znaczy nie na każdym wyjeździe, ale no zdarza się, no albo się potrafią się na kółku dojazdowym wyłożyć, po prostu potrafi coś zgubić, albo poza tym my też jadąc mamy inne kąt widzenia niż służby, pod innym kątem widzenia też widzimy nitkę toru, też jesteśmy w stanie czasami wyłapać to, czego nie zobaczą sędziowie, czyli chociażby jakieś tam ślady oleju na torze i tym podobne. Drodzy widzowie, drodzy zawodnicy, kawał dobrej roboty, ale też i odpowiedzialności, za co oczywiście wam wszystkim dziękujemy. Miłego dnia, miłego jutrzejszego dnia, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, okazuje się, że to nie jest budka z lodami i to nie są fitnessowe jakieś ćwiczenia, machanie flagą, ale jesteśmy w obiekcie, który naprawdę ma bardzo duże znaczenie, a zaraz dopytamy, co tu się dzieje najważniejszego. Mamy całą procedurę startową, która składa się z odpowiednich tutaj powiedzmy okresów i najpierw otwieramy sobie depo, wyjeżdżają zawodnicy, oni kierują się na okrążenie, zapoznawkę, dojeżdżają tutaj na pole startowe i po zamknięciu depo mamy tutaj takie tablice jak 5 minut, 3 minuty i minuta i na poszczególnych tych okresach, na przykład na 3 minuty nie wiem, muszą być generatory odłączone, tam schodzą osoby niepotrzebne, takie zostaje głównie zawodnicy, zostają osoby takie jak osoby trzymające parasol czy mechanicy i najważniejsze jest na minutę, oni wtedy już muszą być praktycznie przygotowani do wyścigu, muszą mieć założone kaski i właśnie od tego w ogóle sezonu mamy na minutę ściągamy koce i to jest właśnie ważna zmiana taka od zeszłego roku. Na 30 sekund, no to wiadomo, już po prostu wszyscy schodzą, tak naprawdę już mamy wszystkich ustawionych, czekamy w zasadzie aż sędzia tam z ostatniej linii pokaże nam zieloną flagę, wtedy osoba tutaj z czerwoną flagą schodzi, no i rozpoczynamy nasz wyścig.
taki mamy sport, taki mamy klimat. Musimy się, że tak powiem, przygotować na to, co przyniesie sezon. A ja zrobię wszystko, żeby obronić tytuł mistrza Polski. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia na kolejnej rundzie Mistrzostw Polski. I tutaj jest koniec dwóch dni wyścigów, właściwie trzech. Piątek to był trening. Dużo ludzi. Na szczęście dowiedzieliśmy się przez te dwa dni, że jest ich coraz więcej. Ile ludzi, tyle historii. Historie, które przeplatają się z wyścigami motocyklowymi. Historie, które przeplatają się z biznesem. Historie, które przekładają się i z życiem prywatnym. Naprawdę dużo emocji. My również to miejsce mamy. Pytanie, czy je kochamy? Na to pytanie myślę, że odpowiedzcie wy. Dziękujemy wam wszystkim. Pozdrawiamy Intro ITV. Majzel Mariano.